Państwo. Uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 roku uznano rok 2022 rokiem romantyzmu polskiego. W uzasadnieniu wskazano, że w roku 2022 przypadają 200. urodziny tej epoki. Jest to powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści, myśliciele. Jaki zatem był romantyzm polski? Na pewno był epoką bardzo ważną i silnie związaną z historią. Gdy w Europie nurt romantyczny szybko przemija, w Polsce staje się jedną z najważniejszych epok w historii literatury i kultury narodu. Teoretyczny początek epoki to rok 1818. Wtedy to Kazimierz Brodziński wydaje rozprawę o klasyczności romantyczności, w której wyłożył główne idee hasła romantyzmu. Doprowadza do polemiki między klasykami reprezentującym starsze pokolenie uczonych i literatów na czele z Janem Śniadeckim, który z kolei wydaje rozprawę o pismach klasycznych i romantycznych, broniącą tradycyjnych reguł klasycznych i atakującą młodziutki romantyzm. Tak już wspomniałam, rok 1822 to początek romantyzmu polskiego. Data wydania zbioru młodziutkiego wówczas poety Adama Mickiewicza pod tytułem Balady i romanse, która stała się praktyczną realizacją teoretycznych dotąd założeń romantyków. Zbiór zawiera takie utwory jak Romantyczność, Świteś, Świtezianka, Powrót taty, Pani Twardowska, Lilie, bez których trudno wyobrazić sobie ostatnie 200 lat polskiej kultury. Wszystkie te utwory spełniają romantyczne założenia. Fabuła balad, jak i sama balado jako gatunek literacki, pochodzi wprost z ludowych opowieści i wierzeń. Wśród bohaterów balad spotykamy widma, rusałki, duchy, diabły, całą plejadę fantastycznych osobowości. Wydarzenia są tu nadprzyrodzone, trudno je wyjaśnić w sposób naukowy. Pełno tu fantastyki, tajemniczości i atmosfery grozy. Czytając balady, mamy do czynienia z punktem widzenia ludu, z ludowym kodeksem moralnym, z ludowym wyjaśnieniem zagadek tego świata. Uznaje się, że balada Romantyczność jest manifestacją programu literatury romantycznej w Polsce. Ta właśnie balada bezpośrednio prezentuje romantyczny punkt widzenia. Ukazuje, czym jest romantyczność i jak przebiega spór romantyków z klasykami. Czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca, szkiełko i oko. Powyższy cytat jest kwintesencją romantycznej ideologii, która zmienia hierarchię wartości. Nie nauka i wiedza są najważniejsze w poznaniu świata, lecz czucie i wiara. Kolejnym okresem w literaturze romantyzmu to rok 1822-1830, nazwana wstępną fazą romantyzmu. Wówczas młodzi twórcy krystalizują swój program, piszą wczesne młodzieńcze utwory, przesycone baśniowością, fantastyką. Powstaje w tym czasie wiele przekładów z literatury zagranicznej. Popularny staje się wątek romantycznej miłości, związku dwojga dusz silniejszy od śmierci, gdzie realia ziemskie z reguły stają się przeszkodą idealnej miłości i rozdzielają kochanków. Ale poeta wierzy, że po śmierci dusze kochanków połączą się w jedno. Któż z nas nie zna utworu Adama Mickiewicza Do M? Do historii przeszła młodzieńcza miłość Adama Mickiewicza do Maryli Weresztakówny, która ostatecznie wyszła za mąż za hrabiego Puttkamerera. Bynajmniej nie była ona jedyną miłością Mickiewicza tych czasów.
Odwiedzał też pewną doktorową, Karolinę Kowalską, a tydzień po ślubie Maryli pobił się z rywalem do pani Karoliny. Później kochał się tu również w Ewie Ankiewicz, a ostatecznie ożenił się z panną Szymanowską. Jednak ta jedyna romantyczna miłość do Maryli stanie się najważniejszą dzięki właśnie literaturze. Lata 1830-1848 to szczytowa faza rozwoju romantyzmu. Rok 1830 to rok powstania listopadowego. Rok 1848 to data Wiosny Ludu, szeregu wystąpień wyzwoleńczych w całej Europie. W tym przedziale ważną rolę odgrywa wielka emigracja, czyli masowy wyjazd polskiej inteligencji do Europy Zachodniej. W większości obawie przed powstańczymi restrykcjami. Największe dzieła wieszczów Polski powstają właśnie na emigracji po roku 1830. Po klęsce zaś powstania listopadowego podstawową rolę w literaturze zaczyna odgrywać element patriotyczny. Jest to również czas, w którym powstają Dziady, część trzecia, czy Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Kordian Juliusza Słowackiego, Nieboska komedia Zygmunta Krasińskiego i inne znane dzieła tych twórców. To z tego okresu pochodzi przeświadczenie o wyjątkowości jednostki i całego narodu polskiego. Jednostka, Mesjasz, to ktoś wybrany, by dla idei ogólnej poświęcić siebie. Naród, Mesjasz, a za taki romantycy uważali Polskę, cierpi za inne kraje. Swoim cierpieniem ma okupić ich wolność. Przykładem utworu, w którym przejawia się ten pogląd, są Dziady, część trzecia Adama Mickiewicza. Tam Mesjaszem, jednostką jest tajemniczy bohater o imieniu 44. Natomiast w widzeniu księdza Piotra Polska jawi się jako Chrystus narodów, której losy ukazane na wzór i podobieństwo dziejów Jezusa Chrystusa. W wielkiej improwizacji natomiast Konrad nie występuje w sprawie prywatnej, lecz walczy o naród, nie może pojąć niesprawiedliwości boskich wyroków wobec Polski, chce zarządzać ludzkimi duszami jak Bóg. Ja chcę mieć władzę, jaką Ty posiadasz. Ja chcę duszami władać, jak Ty nimi władasz. W dalszej części ujawnia się jego mesjanizm. Nazywam się Miliony, bo za miliony kocham i cierpię Katusze. Polemikę z Adamem Mickiewiczem na temat mesjanizmu prowadził Juliusz Słowacki w Kordianie. Monolog Kordiana na Mont Blanc to wyraźnie aluzja do wielkiej improwizacji Konrada z trzeciej części Dziadów. Kordian, umieszczony na szczycie Europy, głosi: jam jest posąg człowieka na posągu świata. W swoim poetyckim natchnieniu podobny jest do Konrada. Podobnie jak ten jest w stanie poruszyć kosmos siłą poezji. Lecz wykazuje także słabość, niezdecydowanie. Waha się działać, czy może na przykład rzucić się w lodowate szczeliny. Ostatecznie wysuwa propozycję Winkelrieda, bardziej racjonalną wersję mesjanizmu. Według tej koncepcji Polska skupia na sobie uwagę mocarstw, zwłaszcza Rosji. Tym samym umożliwia innym uciśnionym narodom czyny niepodległościowe. Zauważmy, że Mickiewicz porównał Polskę do Chrystusa, ujmował poświęcenie w kategoriach religijnych i metafizycznych, tymczasem Słowacki w wymiarze historycznym i politycznym. 1830-1848 to również lata, w którym tworzą romantycy krajowi, którzy potwierdzają swoje słowa czynem, biorą udział w powstaniu, w spiskach antycarskich, byli szykanowani i prześladowani. Byli to m.in. Wincenty Polt, Ryszard Borywiński, Kornel Ujejski czy Teofil Lenartowicz. Nie sposób też nie wspomnieć o Aleksandrze Fredro,
który uważany jest za najwybitniejszego komediopisarza w historii literatury. Kolejne lata, 1848-1863, to schyłkowa faza romantyzmu polskiego. Umierają wielcy twórcy. Słowacki w 1849, Mickiewicz w 1855, Krasiński w 1859. Prawdziwie wielkim talentem, spóźnionym wobec starszego pokolenia wieszczów, był bardzo dziś ceniony, tworzący właśnie w tym czasie Cyprian Kamil Norwid. Powieści historyczne i współczesne pisze Józef Ignacy Kraszewski. Rok 1863 przynosi kolejne powstanie styczniowe, zakończone również klęską. Następne pokolenie z nieufnością odnosiło się do romantycznej koncepcji i zrywów powstańczych. Zwróciło się ku bardziej realnym, opartym o rzetelną wiedzę i o pracę ideałom. Najwybitniejsi twórcy romantyzmu polskiego zyskali sobie miano wieszczów. Ich dorobek literacki stał się klasyką literatury polskiej, czyli wzorem, ciągłym punktem odwołania, ciągłym źródłem inspiracji. Wszystkie następne epoki nawiązywały do romantyzmu. Pojawiły się oczywiście głosy krytyki, dyskusje i rozważania, lecz romantyzm wciąż istniał i istnieje. Mówi się czasem, że każdy Polak, nawet gdy się do tego nie przyznaje, jest w głębi duszy romantykiem i obdarza sentymentem tę epokę. Kto wie? Dziękuję za uwagę.